Witam serdecznie. Chcesz wygrać tego skina? Zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i użyj oczywiście kodu Croxy na GeForce Skins. Jak oczywiście są pełne, natomiast jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz magiczny guziczek kod promocyjny. I tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2x wpisujesz. Dostajesz tutaj skrzyneczkę na Star za free i 5% więcej do każdej wpłaty. Zapraszam cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No my przechodzimy oczywiście na skrzyneczki od was. 7800 na dzisiejszy opening. No mam nadzieję, że pójdzie nam równie dobrze, co bodajże 2 dni temu, co udało nam się haula trafić na 3%. Mamy tutaj skrzynkę Croxy Please i tego chyba nie otwierałem. Widzę tutaj Knighta do trafienia, 5% zaledwie na tą N4. No jest to oczywiście N4 do kontraktu na AWP Dragon Lore. No spróbujmy, no 5 takich otwarć, no jest to 2600 zł, więc oczekuję tutaj takiego złotego strzału troszkę, no ale no niestety 5 tutaj naklejek i no pierwsze otwarcie już w płoto poszło, no nie mało tutaj, że tak powiem, funduszy na dzisiejszy opening. Mamy jeszcze tutaj jakąś skrzyneczkę fajną, może tak Croxy All In, co my tu mamy, 500 zł kosztuje. Trafienia Meduza, chyba nawet raz mi się udało Meduzę trafić z tej skrzynki, więc zobaczmy, 5 takich otwarci, 2600 i co my tu będziemy mieli? No powiem tak, no jest naprawdę bardzo słabo, niestety tylko jeden fuel injector i 2000, niestety wychodzimy na minus 5% na wszystko. Otwieram to chyba ostatnio, z tego co pamiętam, coś innego tutaj szczerze chciałbym znaleźć, 50% profit, Croxy Open, tego chyba jeszcze nie otwierałem. Mamy tutaj no 10% szans łącznie na te dwa itemki, tylko że ten jeden kosztuje 36 zł, więc tak troszkę no not worth, ale zobaczmy, 5 takich otwarć, ej, bo ja tak naprawdę otworzyłem 3 skrzynki, nie trafiłem dosłownie nic i zostało mi 1000 zł na moim koncie. No tu chyba czas chyba na zmianę taktyki. 900 zł nam zostało, no to może sobie tutaj dołączmy do tej bitwy. Widzę 4 skrzyneczki, skrzynka Pevora, tutaj jakaś chyba nowa, Be Active i Angel, więc zobaczmy. 600 zł niecałe koszt tej bitwy, pierwsze otwarcie, Elite Build dla nas, 62 zł. Okej, zobaczmy dalej, no nie ma tutaj napisane ile dane skrzynki kosztują, no jest to duży minus z pewnością, 37 zł kosztuje to MP9, zobaczmy jak ta Be Active tutaj zarzuci. No tutaj, no właśnie, no niestety te berety kosztują 159 zł i ostatnia skrzynia, oj, i dobił nas, powiem wam szczerze, tym diglem mocno. 371 zł na jego koncie, no i no na jakiś tam plusik wyszedł. 7-8 zł, ale wyszedł. No dobra, dostajemy na pocieszenie MP9 za ile? Muszę mi powiedzieć, za 3,60, więc no idzie nam naprawdę no, fenomenalnie dzisiaj. No dobra, zostało nam 361 zł. No dzisiaj no, chyba jeden z szybszych openingów, coś mi się tak wydaje. Weźmy sobie skrzynki, no nie wiem, no 30 zł może i zobaczmy co my tu mamy. Aloha, pamiętam tą skrzynkę, to nie pamiętam jak z niej leciało. Mamy Neon Time, więc też sobie dorzućmy z dwie. Do tego niech będzie no 1% moglibyśmy tutaj wyrzucić na Crimson Weba, no ale czy to jest sens? Czy to jest sens, tak tutaj, że tak powiem, się zatracać w takich skrzynkach? Totalnie nie wiem, rzućmy skrzynkę Bandury ze dwa razy może i zostaje nam no tak z 5 dyszek będziemy mogli jeszcze wrzucić. No to wrzućmy sobie tutaj skrzyneczkę może Robo, starczy nam? Nie starczy, troszkę za dużo, 10% Gloves, również za dużo, braknie nam złotówki. No to niech tu będzie może skrzynka Dream, 366 zł, bierzemy bitwę na 3 osoby, no i zobaczmy jak nam pójdzie. No powiem tak, no jeżeli tej bitwy nie wygramy, no to będzie chyba jeden z szybszych openingów na dziwożskim nicie w na pewno ostatnim czasie, tak więc może już po prostu hasło konkursowe zarzucę, tylko no właśnie jakie. Napisz jakie drużynie kibicujesz na Majorze, który oczywiście odbędzie się za już kilka dni. No powiem wam, że naprawdę ciekawe drużyny, parę też takich nieoczywistych weszło, więc no zobaczymy jak to oczywiście się potoczy. Czy Polacy tam są jacyś? No oczywiście w G2, tak? No i chyba właśnie w G2 będę jakoś mocnie kibicował, no bo tam oczywiście Snaksiu i Taz, więc zobaczymy jak oczywiście ten Major się potoczy. No i zobaczmy jak też się potoczy ta bitwa, bo póki co, no tak szczerze no nie mam pojęcia. No ten Fire Elemental, 100 zł tutaj, 100 zł tutaj, no musielibyśmy nadgonić czymś mocnym.
tych pozostałych skrzynkach, no bo póki co, no wygląda to mocno przeciętnie. 76 zł, AK Neon Revolution, również bot czar go zdobywa. Tutaj mamy AWP-kę 158, no dobra, ale Crusher też, też ją zdobywa, a on też zdobył oczywiście tą petkę, więc no musimy jeszcze coś tutaj zdobyć, jeśli chcemy się liczyć w tej bitwie. Tutaj kałaszek dla nas 6 zł, ale 56 zł, a upadła Lity. No i ostatnia skrzynia, zobaczmy, czy coś tu się zmieni, no chyba... No chyba nie, ale zobaczmy, 410, o 5 zł przegraliśmy, stary.